Frederico Barbarossa, que dizes? Zastępcą był Karol VII, wnuk Karola III Sobieskiego, którego usunięto z historii. Ale w Hamburgu również był Jan III Sobieski, razem z bratem Markiem, który zginął pod Batorem 4 czerwca 1652 roku. A wiemy, że Jan III Sobieski, król Polski, jest w niebie od 11 listopada 1703 roku, a jego mama Teofila, wnuczka Żółkiewskiego, jest w niebie od 29 lutego 1704 roku. Ich córka, regentka Bawarii, urodzona na Wawelu 4 marca, koronowana w prawie matki 2 lutego, była regentką całej Bawarii. 10 lat na wygraniu Wenecji, gdzie adoptowała syna króla Armenii Arabii, urodzonego 24 czerwca 1706 roku w Konstantynopolu. Tego dnia, kiedy go adoptowała, 13 grudnia w 1707 roku w Krakowie ukazał się Jezus Miłosierny. O tym nikt nie mówi. Prosimy Was, wszyscy święci. I święty Ankskarze, i święty Benedykcie V. Wspomagajcie nas.